Biały dom. Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony. Biały dom. W konsultacji z Niemcami zdecydowaliśmy, że Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony. Po konsultacjach z Niemcami zdecydowaliśmy, że gazociąg Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony, oznajmił we wtorek wysoki rangą przedstawiciel administracji USA. Dodał, że w przypadku dalszej agresji Rosji na Ukrainę żadna rosyjska instytucja finansowa nie będzie bezpieczna, a Rosja może zostać odcięta od systemu SWIFT. Po nocnych konsultacjach z Niemcami uzgodniliśmy, PAP, że rosyjski gazociąg Nord Stream 2 nie rozpocznie pracy. To warta 11 miliardów dolarów inwestycja, która teraz pójdzie na marne, oświadczył przedstawiciel administracji podczas briefingu prasowego. Dodał, że choć pierwsza transza sankcji USA objęła tylko dwa rosyjskie banki, w przypadku dalszej inwazji na Ukrainę żadna rosyjska instytucja finansowa nie będzie bezpieczna, a odłączenie Rosji od globalnego systemu komunikacji bankowej SWIFT nie jest wykluczone. Zapowiedział też, że wśród osób objętych sankcjami personalnymi jest szef FSB Aleksandr Bortnikowi i jego syn, a także były premier Siergiej Kirijenko wraz z synem.